No cześć, słuchajcie, witam Was wszystkich serdecznie. W tym nagraniu chciałbym Wam pokazać bardzo fajne narzędzie do gry zgodnie z trendem. Oparte jest ono o Dongshan Channel, a nazywa się Take Pro Pips Dongshan Trend Pro. I niestety narzędzie to jest płatne, natomiast moim zadaniem nie jest reklama tego narzędzia, natomiast pokazanie Wam, w jaki sposób ono funkcjonuje. Natomiast to, jak kto wejdzie w posiadanie tego narzędzia, to już jest jego prywatna sprawa. Ja z tego nie mam jakby żadnych profitów, ani w tym żadnego interesu. Jedyne, co chciałbym zrobić, to właśnie wytłumaczyć Wam, jak posługiwać się tym narzędziem oraz jak to wszystko wygląda i jak się odbywa cały proces zawierania transakcji w oparciu o to narzędzie. Otóż jeżeli już sobie to narzędzie wgramy do wskaźników, tak, w platformie MT4, ja mam je tutaj, przeciągniemy sobie je na pulpit, tak, i tu mi wyskakują takie parametry, tak. Na razie ja sobie wyłączę, tu jest taki alert, ja sobie ten alert wyłączę, żeby mi się nie pokazywał, później ten alert sobie omówimy, bo on jest istotny. Bardzo dobrze sobie tutaj na samym początku ustawić interwały, na które będziemy chcieli grać. Ja bym chciał na przykład na tym instrumencie skalpować, więc ja sobie dodam na przykład tutaj interwał M1. Oraz interwał M5. A zatem jak już mam wszystkie interwały, takie, które by mnie interesowały, te interwały, jak ktoś nie potrzebuje, może usunąć, ja je zostawię, tak żeby było wiadomo, o co chodzi. Mamy tutaj symbole, które możemy sobie zmodyfikować, dodać lub ująć. Narzędzie obsługuje tak samo surowce, obsługuje również indeksy, także można sobie tu wszystkie symbole wpisać, które chcemy obserwować. Natomiast ja sobie tutaj zostawię, bo to są te podstawowe majorsy. Klikam OK. No i widzicie, to narzędzie uruchomiło mi się w tym momencie na pulpicie. Ja sobie jakoś przesunę ten wykres. I co ono nam tu pokazuje? I teraz tak, tutaj chciałem zwrócić uwagę najpierw na ten panel taki tutaj długi, tak? Tutaj mamy po tej stronie symbole. I teraz zobaczcie, że my nie musimy otwierać tutaj nie wiadomo ile par, bo wystarczy, że sobie klikniemy odpowiedni symbol, tak? W takim to narzędzie będzie ono nam się przełączało, także jest to bardzo sprawa prosta tutaj. Tak samo jeżeli chodzi o interwały, tak? Jeżeli otworzymy sobie na przykład EURUSD, tak? Możemy sobie zmienić interwały, tak? Równie w ten sam sposób. I to narzędzie się dostosowuje do danego i odpowiedniego interwału, tak? Tutaj następnie mamy jaki jest trend, tak? Bo ten panel jest wyposażony w skaner trendu na podstawie właśnie tego wskaźnika Dongshan Channel. I jeżeli jest kolor zielony, to jest trend up, up, up. Kolor czerwony to jest trend down, tak? No i później to jest taka rekomendacja strong buy, buy lub strong sell lub sell, tak? W zależności od tego, czy występuje trend na wszystkich interwałach, czy ten trend jest w jakiś sposób mieszany, tak? Jeżeli tam, nie wiem, jeżeli na przykład jest więcej 80%, tak? Tych czerwonych takich tutaj kwadracików, to wtedy mamy ten strong sell, tak? Po kliknięciu tego się oczywiście nic nie dzieje, ponieważ to jest tylko rekomendacja. Natomiast jeżeli ktoś by chciał podejmować decyzję na podstawie właśnie trendu, to może właśnie wybierać sobie takie jakby chwile zawierania transakcji, kiedy nam właśnie pokazuje to według tych rekomendacji. Natomiast nie jest to konieczne, ponieważ możemy na przykład usunąć sobie te wszystkie pary i grać tylko na tych, które nas interesują. I teraz przykładowo, jeżeli my sobie klikniemy M1, tak, to tutaj mamy taki kolejny panel i ten panel co nam pokazuje? Ten panel nam pokazuje, że był sygnał na buy, tak, i teraz TP1 mamy skuteczność jest 69%, TP2 skuteczność jest 59% i TP3 skuteczność jest 34%, tak? I ten ostatni sygnał, na przykład, jeżeli my sobie go, zaraz ja sobie go w jakiś sposób przeciągnę,
tak. Jeżeli mamy na przykład tutaj, tak, nam pokazuje, to był ten sygnał, to nam się pokazuje, że na wykresie taka strzałka. To był sygnał w zasadzie na sell bodajże i on jest minus 63, tak? Natomiast to był sygnał na buy i tu mieliśmy zaliczony jeden take profit 2 i take profit 3, tak? I w ten sposób nam to pokazuje i on sobie ten wskaźnik tworzy właśnie takie statystyki wstecz na podstawie 1000 świec, tak? 1000, zaraz zobaczę dokładnie. Muszę sobie edytować ten wskaźnik. Tak, na podstawie kalkuluję na podstawie 1000 świec. Możemy sobie to zwiększyć lub zmniejszyć, wtedy będziemy mieli te statystyki bardziej dokładne lub mniej dokładne, tak? Zaraz sobie to zamknę. No i teraz zobaczymy sobie, w jaki sposób będziemy przystępować do transakcji. Żeby generować sygnały, musimy sobie z powrotem włączyć ten panel. Zaraz to jest we wskaźnikach. I ja sobie teraz włączę ten panel, tak? I on nam będzie generował sygnały. I zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ja przykładowo sobie tu ustawiłem wolumen transakcji na 0,10 lota. No i teraz musimy poczekać, bo to, że tu, o, wygenerowało nam sygnały. I teraz zobaczcie, mi tu wygenerowało sygnału już znacznie więcej, ale bardzo ważna jest godzina, tak? Czyli ostatni sygnał jest 12:30, bo to są sygnały z wcześniejsze, które już dawno są nieaktualne, tak? Czyli teraz mamy 12, u mnie jest 12:13, to 12, czyli euro, USD, M1, tak? Mamy 69% sukces, tak? Sygnał na sell. No i sobie wejdziemy na przykład na ten EURUSD. Ja to sobie zamknę. Wejdę sobie na EURUSD, tak? I tu mamy coś takiego, zobaczcie. Tu mamy strzałkę, tak? W tym momencie jest strzałka i to jest TP1, TP2, TP3. I przykładowo otwieram sobie sell, tak? Transakcję sell. Ewentualnie mogę zrobić sobie ten sell po cenie takiej, jaka jest obecnie, to nieważne. Chodzi o to, żeby dociągam sobie do tego TP1, tak? Natomiast tu mam taki krzyżyk i to jest stop loss. Tak jak widzimy, że to jest o ujemnym RR, ale w sumie gramy na podstawie statystyk, tak? TP2 jest, że jest 59. Jak ktoś chce, może sobie wybierać takie z takim prawdopodobieństwem, na przykład powyżej 80%, tak? No i widzimy, jak tutaj się cena zachowuje. Czyli wiadomo, że najczęściej będzie nam dochodziło do TP1, do TP2 już rzadziej, a najrzadziej do TP3. Także to wszystko już zależy od nas, tak? No i teraz zobaczymy, jak nam to, czy nam dojdzie do tego TP1. Jak się zachowa cena w tym momencie. To ma nam, jeżeli ktoś ma nam niską rozdzielczość, to ten panel może nam trochę przeszkadzać, tak? Ja sobie go może zmienię jego pozycję w innym miejscu. O, i nam teraz, co ja zrobiłem? Chyba coś przełączyłem. Tak, niepotrzebnie coś przełączyłem, niechcący. Dobra. No, zobaczymy, jak to dalej nam pójdzie. Ja może sobie to jeszcze bardziej tak rozłożę. Zamknę może jeszcze to okno, tak? Nie będzie nam to tak bardzo przeszkadzało. Dobra, i teraz będziemy widzieć, w jaki sposób będzie się ta cena zachowywać, tak? Także widzimy, no wskaźnik nie repaintuje w żaden sposób, bo to, co jak strzałka jest, ona się później nie przesuwa i od tego nam pokazuje, czy te take profity zostały zrealizowane i na tej podstawie budowane są te statystyki. Czasami ja może, o, widzicie, znowu jakiś kolejny sygnał jest na USD CAD, tak? I możemy się na przykład przyłączyć na USD CAD M1. Zaraz zobaczymy USD CAD i tam będzie sygnał na buy, tak? I tu mamy sygnał na buy, tak? Ja powiedzmy sobie otworzę sobie tą transakcję. Już trochę cena mi odeszła, ale no nic na to nie poradzę.
Ustawię sobie to na TP1, tak? Akurat tu mam 73%, tak? Prawdopodobieństwo, tak? Zrobię sobie stop lossa. Gdzieś to w tym miejscu, co mi pokazuje. Oczywiście, jak ktoś chce, to wiadomo, może sobie tego stop lossa tu postawić, nie? Bo to są tylko jakby pewne rekomendacje, tak? Które nam robi wskaźnik na podstawie statystyk, tak? Przy takich ustawieniach wtedy mamy takie, a nie inne skuteczności. No i teraz tu możemy obserwować. Tutaj mamy na BUSD CAD i tu mamy EURUSD na SELA, tak? I zaraz wrócimy sobie może do EURUSD. Tak, ja się przełączę. Jak to wygląda tu sytuacja? No, sytuacja na razie jest w ten sposób, tak? Czekamy, aż nam cena dojdzie. Czasami niestety musimy poczekać jakiś dłuższy okres, tak? Zanim ta cena w jakiś sposób sobie tutaj będzie błądziła i nam wybije ten TP. Mamy akurat na tyle szerokiego stop lossa, że mamy jakby taką rezerwę, tak? Natomiast no, musimy się liczyć z tym, że czasami utrata naszego kapitału będzie taka, a nie inna. No ale zobaczymy, jak to wyglądać będzie w naszej sytuacji. Oczywiście wiadomo, no najlepsze sygnały są takie jak tutaj, prawda? Jeżeli nam wystąpi, że jest sygnał na M1, a mamy wszystko na zielono, no to wtedy możemy naprawdę nie odpalać na buy. I znowu mamy AUTUSD, tak, na 1, M1, no i zaraz sobie skuteczność 71%. Zaraz sobie zobaczymy tą parę. AUTUSD, tak, M1. Tak, i tu mamy na sell, tak? Transakcje na sell. Na przykład, jeżeli otworzylibyśmy tutaj, damy sobie na take profit 1, tak samo to sobie cofniemy to. No i dalej będziemy obserwować. Na razie mamy otwarte. Czy ja mam otwarte trzy transakcje? Nie, zrobiłem. Jedną transakcję widzę, że odpuściłem. Otworzyłem jako sell limit. A dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chyba, że ją zlikwiduję. A nie, może ją zaraz aktywuję. Zobaczymy. Nie aktywowało jej. Nie wiem dlaczego. Co się stało? Najwyraźniej cena musi się trochę cofnąć, dopiero wtedy będzie to aktywowane. A nie, mamy AUTUSD, natomiast jedna transakcja już najwyraźniej zakończyła się sukcesem. Zaraz ją zobaczymy. To było NZDUSD. Tak, o widzicie. Ona już tutaj mi zakończyła się sukcesem. Tak, i zaraz mi pokaże to kółko, że również zostało ono zaliczone. No musimy jeszcze trochę poczekać, najwyraźniej moja transakcja, to co ja sobie rozciągnąłem, była troszeczkę wcześniej niż ta jedynka jest zaznaczona, zgodnie z tym poziomem, tak, bo ja to przesuwałem sobie te zlecenia, to najprawdopodobniej dlatego to tak wyszło. Zaraz zobaczymy, niech tylko cena się jeszcze cofnie, tak, to tutaj od tej strzałki, tak, co ja tu mniej więcej wchodziłem, zrobi się taka kreska, jak jest tutaj, czy coś takiego, jak jest tutaj, tak? Że pokaże nam, że ta transakcja została zaliczona i ona zostanie dodana później do tych statystyk tutaj.
No nic, musimy tutaj poczekać jeszcze, żeby to zobaczyć, jak to się odbywa. A w tym czasie może przełączymy się na Euro USD. Tak, widzimy, że nam cena tutaj odjeżdża, tak, czyli do naszego tego jeszcze TP1 nie dochodzi. Zobaczymy, czy będzie teraz spadać. No, musimy się niestety uzbroić w cierpliwość, bo to tak się wydaje, ale jeżeli się nagrywa i się czeka, to człowiek chciałby, żeby to już się działo, tak? Żeby pokazać. Natomiast no, cena musi sobie tam pobłądzić, porobić swoje, tak? Ale zobaczymy sobie to NZD. Czy tu jeszcze pokazało nam? Jak zaliczy transakcję, tak? Jak tutaj na przykład zaliczy ten TP1, to tu się pokaże taki ptaszek yes. Natomiast jak ma widzimy taki zegar, to znaczy, że jeszcze musimy oczekiwać. Wrócimy sobie do EURUSD. Tak, zobaczymy, co się dzieje. Na jakiś rynek zwolnił i nie chce się ruszać. No, Edek jakoś tam powoli nam idzie. Tak, widzimy tutaj, że na jednej pozycji zarabiamy, na drugiej pozycji zarabiamy. Jak na razie, oczywiście. Zaraz zobaczymy tutaj. O, widzicie? Jakbym miał tą transakcję, co wtedy, jakbym miał ją tutaj idealnie według tego, co jest tu napisane, tak, to w tym momencie by mi zamknęło moją transakcję na plusie i zrobiło taką właśnie linię, tak, że ta transakcja jest zaliczona plus 24 punkty, czyli 2,4 pipsa. Zostało to dodane do statystyk, tak, jako transakcja trafna. Teraz wracamy sobie do EURUSD i zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli ktoś chce być tak naprawdę, żeby uzyskać jak największą skuteczność, to autentycznie może tutaj patrzeć na właśnie na formę tych tutaj tą procentową. Jeżeli jest prawdopodobieństwo powyżej 80%, no to można spokojnie grać. Natomiast pamiętajmy zawsze, że to jest 80% i te 20% na 100 transakcji, 20 transakcji będzie nietrafionych. Także to jest też ważne. W tym momencie tutaj on to oblicza. No właśnie nie wiem, jak ten wskaźnik to oblicza. On sobie kalkuluje na podstawie ostatnich 1000 świec. Natomiast te statystyki nie wiem na z ilu są sygnałów brane. Trzeba by to sprawdzić i można byłoby
być może rozciągnąć ten wskaźnik nie na 1000 świec, a na przykład na 10 tysięcy świec. Wtedy mielibyśmy większą pewność, że te statystyki są budowane przynajmniej na tych 100 sygnałach, co wtedy będzie bardziej statystycznie istotne. No trochę to długo nam wszystko trwa. Zobaczymy out USD, jak się ma. Do TP1 mamy już niewiele. Skuteczność 71% tego sygnału. No scalping jest o tyle fajny, że szybko w miarę szybko są te take profity. Natomiast no niestety, ale trzeba siedzieć i wyczekać to. I w przypadku scalpingu najlepszą taką opcją jest właśnie zrobienie sobie takiej sesji scalpingowej, że zawsze gramy powiedzmy 2 godziny, od godziny załóżmy 12 do godziny 14 i nie więcej, czyli 2 godziny dziennie, i to co jest przed i to co jest poza, to już nas całkowicie nie interesuje. Natomiast taki profit, jaki zgarniemy w tych 2 godzinach, wliczamy sobie to jakieś tam, nie wiem, dziennej dniówki, ewentualnie dziennej straty. No i tak to mniej więcej powinno wyglądać, tak? No zobaczymy, już tam coś nam się zbliża, ale tak nie za bardzo, tak? Chce nam zrealizować ten nasz take profit. Jest jakaś taka mała dynamika, tak, na tym rynku. Może sobie to, da się to rozciągnąć, nie? O, widzicie? Tutaj już zaksięgowało, natomiast moje zlecenie najwyraźniej jest troszeczkę dalej i nie zostało jeszcze aktywowane. Ewentualnie związane jest to ze spreadem, tak? Wskaźnik spreadu nie oblicza. I dlatego ono jeszcze tutaj nie jest moje zlecenie aktywowane. Ale jak na przykład mi się coś takiego pojawi, to mamy parę aut USD. Aut USD to ja sobie trochę za późno zamknąłem, mogłem zamknąć w tym momencie, tak? Ale uważam, że jest to sygnał zaliczony, także został nam jeszcze tylko euro USD, tak? Do zaliczenia. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tak, cena trochę tu zawraca. Podejrzewam, że będzie jakaś konsolidacja. Może się jeszcze okazać tak, że ten sygnał będzie nietrafiony. No i na nim stracę, no ale zobaczymy. A ja może sobie usunę w międzyczasie, tak żeby wam pokazać, jak to funkcjonuje, tak? Te inne tutaj interwały z tego wskaźnika. Zanim będziemy czekać, to możemy coś jeszcze mogę zaprezentować. Lista wskaźników, edytuj, tak, i tu mam te interwały. Ja sobie pousuwam ten. Zostawię sobie na przykład trzy interwały, tak żeby grać zgodnie z trendem. Na M1 będę otwierał na przykład transakcje zgodnie z M5 i M15. Tak, zrobię tak. Zobaczcie, jak mi się to fajnie. Widzicie, jak mi się fajnie zrobiło? Mam tylko M1, M5, M15. Nie zasłania mi to wykresu, tak? Jeżeli na przykład mogę otwierać na przykład mi transakcje, kiedy mam trzy zielone, tak? I wtedy buy albo trzy czerwone, wtedy sell, ewentualnie zgodnie z sygnałami, które mi pokazuje wskaźnik.
Ja może wrócę do tego NZUSD. Widzicie? Jest tutaj taki ptaszek, tak? Że TP1 zostało zaliczone, tak? Natomiast on sobie idzie tam dalej. Jak zaliczy TP2, to pokaże mi tu, że TP2 zaliczone. I nawet jeżeli chciałbym grać na ten sygnał, to tylko w grę wchodzi mi TP3, tak? Wracam do EURUSD. No niestety krąży i krąży. No, coś zaczyna się dziać, tak? Według statystyk, zobaczcie. Pyknie czy nie pyknie? No i pykło, widzicie? Moje zlecenie siadło, natomiast tutaj jeszcze nie, bo jeszcze musi troszeczkę zjechać niżej. Do tego poziomu, który jest tutaj wyznaczony idealnie, tak? I wtedy również tutaj wskaźnik zaakceptuje tą transakcję jako zaliczoną. Nie wiem dlaczego nie. Jeszcze jej nie zaliczył, chociaż cena zeszła. No zaraz zobaczymy. O, teraz ją zaliczył, widzicie? Teraz ją zaliczył, ona jest jako zaliczona, tak? I mamy tutaj zaznaczonego ptaszka, że ta transakcja została zaliczona i jeszcze zostało do zaliczenia TP2 i TP3. Natomiast cena no, do TP2 w 57 tylko procentach dochodzi, także no, 70% akurat, jeżeli chodzi o TP1, jest bardzo duże prawdopodobieństwo. I moim zdaniem, jeżeli ktoś chce skalpować, to najlepiej, jeżeli zrobi to tak, że będzie grał na TP1 i będzie brał naprawdę te sygnały z wysokim prawdopodobieństwem. Czasami są sygnały z prawdopodobieństwem na TP1 poniżej 50%, to nawet nie ma co się w to angażować, nie ma sensu tak naprawdę i tylko brać to, co jest naprawdę z dużym prawdopodobieństwem. A zatem słuchajcie, no, macie fajne narzędzie, tak, jeżeli chodzi o to, żeby grać na podstawie wskaźnika, na podstawie metody, którą grali żółwie i którą zarobili dużo pieniędzy. Wiadomo, że ta metoda już przestała w jakiś sposób działać, natomiast są jej rozmaite modyfikacje. To, co tu widzimy, jest właśnie jedną z takich modyfikacji, no i można próbować, testować i pokazywać, tak, na naszej grupie, czy nam to działa, czy nam to nie działa, czy jesteście z tego zadowoleni. A zatem trzymajcie się, cześć.